Dobrze, tak więc kontynuujemy dzisiaj serię rozważań z listu apostoła Pawła do Koryntian. Już szesnasty rozdział. Kończymy powoli list, ale dzisiaj go nie skończymy. Dzisiaj przeczytamy jedynie cztery wersety. Cztery wersety z szesnastego rozdziału. Aczkolwiek to są bardzo mocno napakowane tekstem, tekstem i treścią wersety. Także myślę, że myślę, że będziemy mieli. Nawet w tych czterech wersetach co rozważać. I o czym nam te cztery wersety mówią? Jaki jest główny temat? Jaki jest główny temat tego rozważania? Głównym tematem jest praktyczna współpraca w jedności kościoła. Jak to jest z tą praktyczną współpracą? Czy jest ona ważna, czy nie jest ona ważna z tą praktyczną współpracą w kościele? No jest ona ważna. A dlaczego ona jest ważna? Dlaczego jest ważna? No bo czy możemy być jednością, tak, jako kościół? Jeżeli nie ma między nami praktycznej współpracy, możemy być jednością? No nie możemy być jednością. Nie? Moglibyśmy się tutaj zgromadzać, tak? Dlatego, że mielibyśmy, że coś by nas łączyło, tak? Łączyłyby nas wspólne poglądy teologiczne może, a może by nas złączyła, nie wiem, jakieś racje, może bylibyśmy, nie wiem, fanami koreańskiej motoryzacji, no cokolwiek mogliby, mogłoby nas łączyć, żebyśmy się tutaj gromadzili. Ale jeżeli by nie było między nami interakcji, nie byłoby między nami praktycznej współpracy. No to nie bylibyśmy jednością, a w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł bardzo mocno naświetla temat jedności. Temat jedności, więc ta jedność tutaj jest czymś kluczowym. Nie? My często możemy, może i mamy nawet takie myślenie, że to jest moja strefa komfortu, tak? to jest moja strefa komfortu, to jest moja bańka i ja nie chcę z tej bańki wyjść, no bo tutaj mi jest dobrze. Ale żebyśmy mogli praktycznie współpracować w kościele, to niejednokrotnie musimy wyjść spoza naszej strefy komfortu. Musimy wyjść spoza naszej strefy komfortu, musimy ją przemóc, musimy wpuścić do tej strefy komfortu innych ludzi, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to nie będziemy mogli praktycznie współpracować. Tak? Nie będziemy jako jedno, nie będziemy jako ciało, nie będziemy jako Kościół i ten obraz z ciałem, który apostoł Paweł w 12 rozdziale przedstawia, to jest doskonały obraz, on jest ponadczasowy właśnie, bo i 2000 lat temu ludzie mieli ciała, i my dzisiaj mamy ciała, i za 100 lat ludzie też będą mieli ciała, więc ten obraz z ciałem, z funkcjonowaniem ciała, zawsze będzie aktualny, tak? I o co z tym chodziło? Chodziło z tym, że ciało, jako my, jako ciało, jako kościół składamy się z różnych członków, tak? Także i my jesteśmy członkami jednego ciała. Jeżeli te członki ze sobą nie współpracują, no to to ciało nie może być jedno. To ciało nie może być jednością. Bo jeżeli moja noga by postanowiła, że ona nie będzie współpracować z ręką i nie będzie przesyłać krwi, no to byłoby nieciekawie. A jakby serce postanowiło, że ono nie będzie współpracować z całą resztą organizmu, to byłoby to ciało czy nie byłoby to ciało? Jak myślicie? No byłoby to ciało, ale byłoby to martwe ciało, tak? Więc no pytanie, czy, czy chcielibyśmy być martwym ciałem? Myślę, że nie. Dlatego dobrze jest, żebyśmy współpracowali, tak jak nas tutaj poucza apostoł Paweł, współpracowali w jedności kościoła. I zbór w koryncie również miał problem z tym, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu. Oni również nie potrafili się przemóc, oni również nie potrafili wyjść ze swojej strefy komfortu bardzo długo. O tym tłumaczy kontekst, ale ten kontekst sobie zaraz pominiemy. Znaczy, zaraz sobie go tutaj poruszymy, a najpierw. Tekst. Czy uda się. O, udało się tak. Pierwszy Koryntian 16 od pierwszego wersetu przeczytajmy. A co do składki na świętych to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach galacji pierwszego dnia w tygodniu. Niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy jak przyjdę. Nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. A gdy przyjdę, poślę z listami tych, których uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. A jeśli by uznano za wskazane, żebym i ja się tam udał, pójdą ze mną, tak? Pójdą ze mną. Czyli co tutaj mówi apostoł Paweł? Że oni muszą, tak, muszą się zebrać, muszą się zorganizować, muszą zorganizować tutaj, prawda, zbiórkę. Muszą wybrać godnych zaufania ludzi, muszą ich wysłać do Jerozolimy. Tak bardzo dużo działania jest, bardzo dużo działania, które oni muszą podjąć, czyli wyjść ze swojej strefy komfortu. Jak oni, właśnie Koryntianie w tym zboże, jako pierwotni odbiorcy, mogli na to zareagować? Wszedł Paweł, przedstawił im taką informację. Jak oni mogli na to zareagować? No byli zadowoleni, czy nie byli zadowoleni, że będą musieli coś robić? Jak myślicie, no? Musimy pamiętać też o tym, że pierwsze zbory, czyli pierwsze kościoły, które, które powstawały, one miały dwa takie bardzo ważne konteksty. Kontekst żydowski, dlatego że zbawienie przyszło od Żydów, więc ten kontekst żydowski, ta kultura żydowska, ona bardzo mocno była wkorzeniona w strukturę kościoła i kontekst pogański, dlatego że zbawienie przyszło od Żydów do Pogan. Także musimy sobie omówić te dwa konteksty najpierw. I zaczynając od kontekstu żydowskiego. Jak w takim razie nawrócony Żyd, który mógł sobie wtedy być w Koryncie i czytać to, mógł pomyśleć sobie o tej zbiórce? Co on, co on mógł sobie pomyśleć, jak przeczytał te słowa apostoła Pawła? I przeczytamy z powtórzonego prawa 15, 7, 10. Fragment. O. Jeśli by jednak był u ciebie jakiś ubogi spośród Twoich braci. W jednej z Twoich bram, w Twojej ziemi, którą Pan, Twój Bóg Ci daje, to nie zamkniesz swego serca i nie zaciśniesz swojej ręki przed Twoim ubogim bratem. Uwaga, przed Twoim ubogim kim? Bratem. Ten brat jest tutaj kluczowy. Lecz otworzysz przed nim swoją rękę i pożyczysz mu pod dostatkiem tego, czego mu będzie brakowało. Strzeż się, aby nie powstała w Twoim sercu niegodziwa myśl. Zbliża się siódmy rok roku morzenia długów i abyś nie patrzył nieprzychylnie na twego ubogiego brata i nie i mu nie dał on będzie wzywał przeciwko tobie pana i grzech będzie ciążył na tobie ochotnie będziesz mu dawał a serce twoje nie będzie smutne że mu dajesz za to bowiem błogosławić ci będzie pan twój bóg w każdym twoim uczynku i w każdym twoim przedsięwzięciu w każdym twoim przedsięwzięciu a więc widzimy tutaj aspekt wyrównywania, wyrównywania niedostatku z naszej obfitości. Tak? My mamy pewnego rodzaju obfitość, czyli naddatek, i z tej obfitości w tej kulturze oni mieli wyrównywać, jak ktoś był pod kreską, jak ktoś miał mniej. Więc dla niego może nie byłoby to specjalnie szokujące, że trzeba zorganizować zbiórkę dla świętych w Jerozolimie. W kontekście żydowskim też jest bardzo ważne i w kontekście chrześcijańskim, żebyśmy cały czas rozumieli, że to, co my posiadamy, nasze dobra, one należą do Pana. Wszystko należy do Pana. To, co my mamy, należy, należy do Pana. Jeżeli oddaliśmy życie Chrystusowi, my też należymy do Pana. Więc należymy do Pana, wszystko, co my mamy, należy do Pana. Więc my nie mamy własności. My jesteśmy jedynie szafarzami własności Boga. Zarządzamy, zarządzamy tym, co Pan Bóg nam dał. I będziemy z tego rozliczani, więc musimy zarządzać tym mądrze. Jakie dwie postawy tutaj możemy zaobserwować, jeżeli chodzi o ten kontekst żydowski, czyli jak Żydzi w tamtym, przykładowo w tamtym zborze, jeżeli by się tam znaleźli jacyś Żydzi, to jak oni mogą na to zareagować. Tak? No i dobra postawa, tak jak tutaj na slajdzie widzimy, Czyli chęć dania ubogiemu bratu. Jeżeli taki, że przykładowo, chciałby dać ubogiemu bratu, po prostu leży mu to na sercu, że on chce dać ubogiemu bratu, on chce być zarządcą dóbr, które Pan mu daje, czyli on chce być tym szafarzem dóbr Boga i on to czyni, to Pan mu błogosławi. Pan mu błogosławi we wszystkim, co robi, przyznaje się do jego, do jego czynów, a dlaczego? Dlatego, że jego celem nie było uzyskanie błogosławieństwa, tylko jego celem było to, żeby pomóc swemu bratu z tego swego serca. Tak? Była ta chęć bycia posłusznym Bogu tutaj. Ale może być też zła postawa. Zła postawa. Czyli nie interesuje mnie to mój ubogi brat. W ogóle on mnie nie interesuje. Ale chcę błogosławieństwo od Pana otrzymać. Więc co muszę zrobić, żeby otrzymać błogosławieństwo od Pana? No muszę pomóc mojemu ubogiemu bratu. Więc pomagam mojemu ubogiemu bratu, nie interesuje mnie on, ale interesuje mnie błogosławieństwo, bo ja chcę dobro dla siebie. I Byłaby to zła postawa i Pan Bóg tego nie błogosławi. Zdecydowanie nie błogosławi tej postawy. Dobrze. I zaskakujące jest to, że ta zła postawa, ta zła postawa w kontekście żydowskim, w kontekście pogańskim jest prawidłowym, prawidłową koleją rzeczy. Oni hojność rozumieli jako przejaw osobistej cnoty. Czyli tak by liczę się ja, bo ja jestem dobry, ja pomagam to nie Bóg we mnie to. Ja jestem dobry, moja cnota, moja osobista tutaj wartość to robi. Nie Bóg. Jeden z komentatorów Biblii pisał w taki sposób na temat właśnie tego, jak Poganie traktowali hojność. Rzymianie traktowali hojność jako zaszczyt i prestiż, wynikający z, władza, z władzy dania innym tego, czego potrzebują. Czyli ja mam władzę, że ja mogę komuś coś dać. Ja mam władzę, że ja mogę być dla niego hojnym. Ja będę decydował, czy on coś dostanie, czy on coś nie dostanie. To jest moja władza, to jest moja, moja tutaj, mój przywilej. Mój przywilej. I co też było ciekawe w tamtym kontekście, że jeżeli była taka sytuacja, że pewien poganin postanowił obdarować innego poganina jakąś rzeczą, na przykład pilotem. Jedna osoba postanowiła, że da ten pilot drugiej osobie, ta druga osoba wzięła ten pilot, to ona miała dwie opcje w takiej sytuacji. Albo musiała ten pilot oddać, tak? albo musiała, nie wiem, jakoś zapracować i mu pieniądze oddać, żeby wyrównać tę sytuację, żeby to zawsze było na zero, żeby nikt tutaj nie był stratny. Więc to była jedna opcja. A jeżeli no, tak się złożyło, że nie mieli jak, nie miał jak, nie było go stać, nie był w stanie, to co mógł zrobić? Była jeszcze druga opcja. Ta opcja jest bardzo ciekawa, ale zauważcie, że ona jest bardzo podobna. W dzisiejszych czasach my też tak robimy. Że ta osoba, która była obdarowana, ona musiała swojego dobroczyńcy otoczyć chwałą. Czyli on sobie przychodził tutaj na ulicy i my mówimy, jaki on jest wspaniały, że on mnie obdarował, on takie wielkie rzeczy mi uczynił, wy, wywyższony, chwalony. I co, i co ta osoba, która, która obdarowała, która dała ten pilot, otrzymuje? Otrzymuje chwałę. Ja idę, o oni mnie chwalą. Oni mnie tutaj, prawda, o, ja teraz się ten, tą, tą chwałą napełniam. To jest moja nagroda, tak, to jest moja nagroda. Czyli tak czy inaczej musiało wyjść na zero. My daliśmy jakieś dobra, a on musi nam dać chwałę, podbudować naszą pychę. A więc to był kontekst, to był kontekst, w którym korędzianie się znajdowali. To jest ich rodzimy kontekst, no bo oni byli poganami, tak, Korynt leży w Grecji. Także oni byli poganami i co się tutaj stało? Wpajano im to od dziecka. Oni żyli, cały czas żyli w tym kontekście. Oni tak to rozumowali. I nagle jest przełom. Nagle przychodzi apostoł Paweł mówi im: Słuchajcie, tam w Jerozolimie jest Kościół, oni się mają, no troszeczkę mają się gorzej finansowo, więc musimy zebrać tutaj całą, prawda, darowiznę, przekazać im. No, dlatego, że mamy współpracować w jedności Kościoła. I jak to wyglądało z ich kontekstu? No bo tak, Korynt jest tu, a Jerozolima jest tutaj. Czy oni im oddadzą te pieniądze? Jak myślicie? No raczej raczej nikim tych pieniędzy nie odda. A skoro koryt jest tutaj, a Jerozolima jest tutaj, to czy oni na ulicach będą ich wychwalać i mówić: "Jacy to oni nie są wspaniali?" Oddadzą im to w czci? No nie oddadzą im w czci, dlatego że to po pierwsze jest za daleko, żeby to było możliwe, a po drugie no w zborach, zwłaszcza w zborach, które wywodzą się tak jakby z kultury hebrajskiej, no raczej nie jest to w zwyczaju, żeby takie coś praktykować. Także co oni tutaj robią? Oni dają coś, nie dostaną nic w zamian, a tą chwałę i te uwielbienie, które w ich rozumieniu należy się im, oni przez to, co robią, to jest bardzo ważne, przez to, co robią, oddają Bogu. Oddają Bogu w taki sposób, oni wychodzą ze swojej strefy komfortu. Oni przełamują ten kontekst, w którym się znaleźli. Przełamują ten kontekst. Oni już nie są tacy, jak byli. Z tej postawy złej, o której mówiliśmy, przechodzą do postawy dobrej. Przechodzą do postawy dobrej? Nie? No i czy my w stanie jesteśmy też przełamać naszą strefę komfortu, nasze wewnętrzne blokady? Dlaczego? Dlatego, żeby praktycznie współpracować w jedności Kościoła. Jesteśmy to w stanie zrobić? Wierzę, że jesteśmy to w stanie zrobić. Jesteśmy to w stanie zrobić jako Kościół ogólnie, jesteśmy to w stanie zrobić jako wspólnota, możemy to zrobić. Ale jak możemy to zrobić? W jaki sposób? w jaki sposób możemy to zrobić. O tym właśnie będzie nam mówił dzisiejszy tekst, który będziemy przerabiać, zwłaszcza werset drugi. Więc przy tym wersecie drugim tam trochę się zatrzymamy, powiemy o tym więcej, ale najpierw zerknijmy na kontekst, w jakim się znajdujemy, gdzie my w ogóle jesteśmy, jesteśmy w tym liście. Co tam wcześniej było? Otóż od samego początku pierwszego listu do Koryntian, jak czytamy, jest jeden taki kluczowy problem. Koryntianie mieli problem z jednością. Mieli bardzo duży problem z jednością. I nawet jak sobie przeczytamy w pierwszym rozdziale, pierwszy rozdział możemy sobie otworzyć, jeżeli mamy Biblię, werset dziesiąty. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jacy jednomyślni, i aby nie było między wami rozłamów, czyli były między nimi jakieś rozłamy. Lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością czego? Zadania. Jednością myśli. Jednością zadania, czyli abyście czynili w jedności, praktykowali jedność. Tak więc tutaj no, od samego początku, tak jak już mówiliśmy, ten problem się przejawia. Nie bez powodu w 12 rozdziale apostoł Paweł przedstawia ten obraz o ciele. Ten obraz nie jest bez powodu. Przedstawia go tak doskonały, tak idealny obraz po to, ponieważ był problem, tak? mieli problem z tą jednością, apostoł Paweł musiał to naprostować. A to, jak oni bardzo byli podzieleni, widzimy w 12 Koryntian, 13 rozdziale, gdzie tam czytamy: Żyda, Greka, niewolnika, wolnego. Byli z różnych klas społecznych, byli z różnych środowisk. Ciężko im było współpracować w jedności, praktykować tą właśnie współpracę w jedności. No i potem apostoł Paweł nadal stara się im to jakoś wytłumaczyć. I tłumaczy to na przykładzie wieczerzy. Tłumaczy, tłumaczy że ci byli pijani, a ci dopiero co przyszli. Ci siedzieli cały dzień, ci tylko chwilę. Tłumaczy, macie być jedno. Tak samo podczas modlitwy na nabożeństwie. Ci byli w swojej strefie komfortu, modlili się na językach, nikt tego nie wykładał. I co? I oni praktykowali współpracę? Nie, nie, nie praktykowali jedności, nie praktykowali współpracy, bo byli zamknięci w swojej strefie komfortu. I apostoł Paweł im mówił, módlcie się tak, żeby budować zbór, tak, żeby byli zbudowani wszyscy, a nie tylko wy w waszej strefie komfortu, tylko wszyscy. Także ten problem on się pojawiał i on, tak jakby złamanie w murze, pojawia się dopiero wtedy, kiedy w 15 rozdziale Paweł naucza o zmartwychwstaniu, naucza o zmartwychwstaniu. I, o. I w 1 I Koryntian 15, 58 czytamy te słowa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali niewzruszeni zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc że trud wasz, czyli ten trud, który oni podejmują do tego, żeby praktykować współpracę, wasz trud nie jest daremny w Panu, tak? Ten trud nie jest daremny w Panu. I teraz tak, jesteśmy na Antarktydzie, wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteśmy na Antarktydzie, wychodzimy sobie z naszej, tak jakby tej stacji badawczej. I wychodzą też z nami wiele innych ludzi wychodzi z nami z tej stacji. Ci ludzie są różni, my się z nimi nie dogadujemy, ale wszyscy sobie wychodzimy i sobie idziemy na spacer. Spacer po Antarktydzie, no to też tak. Ale idziemy sobie na spacer, błądzimy tam, gubimy się na tym spacerze. No i jak się zgubimy w takich warunkach, no to najprawdopodobniej co się z nami stanie? Umrzemy. Tak? Umrzemy, no bo minus 40 to za długo nie wytrzymamy. Ale tak patrzymy i tam w oddali pojawia się ogień. Jest tam jakiś ogień, no to idziemy do tego ognia, tak? Chcemy się uratować. Idziemy do tego ognia, podchodzimy sobie do tego ognia, jest ognisko, fajnie, jest obok telefon. Ktoś sobie rozpalił ognisko, zostawił telefon. I nagle jeden z tych ludzi, którzy tam się zebrali, odbiera ten telefon i dostajemy ciekawą informację. Dostajemy informację, że zaraz zostanie nam udzielona pomoc. Zaraz ktoś po nas przyjedzie. I co my musimy zrobić? Co, co, co my musimy zrobić w takiej sytuacji? Mamy świadomość, że zaraz nam pomoc udzielą. Więc musimy jeden obok drugiego stać przy tym ogniu, żeby trzymać to ciepło, żebyśmy nie zamarzli i współpracować w jedności, w nadziei, że ktoś po nas przyjedzie, bo dostaliśmy obietnicę, dostaliśmy obietnicę, ktoś po nas przyjedzie, więc my będziemy współpracować teraz, bo ktoś po nas przyjedzie. Mamy nadzieję, żyjemy nadzieją, jesteśmy ludźmi nadziei. I tak samo jak właśnie efektem tego, że oni dostali tą informację, że słuchajcie, przyjedziemy po was, to sprawiło w nich praktyczną współpracę. To tak samo jak Koryntianie dowiedzieli się o zmartwychwstaniu, o tym, że tam będzie lepiej, że tam będzie inaczej, że tam będziemy w pełnej jedności. No to oni też zaczęli praktykować współpracę, tak? Praktykowali jedność Kościoła. Więc efektem w miary w jest praktyczna współpraca w jedności Kościoła. Tak to wygląda. I teraz przechodzimy do tekstu. Werset pierwszy, przeczytajmy. A co do składki na świętych, to i wy czyncie tak, jak zarządziłem w zborach w Galacji. Temat tego to zbiórka na ubogich w Jerozolimie. Czy mamy tutaj jakąś zbiórkę na ubogich? I teraz, czy to oznacza, że my jako chrześcijanie mamy rozdawać pieniądze ubogim, po prostu wspierać, wspierać wszystkich ubogich? Czy tak to jest? Że jeżeli jest jakiś ubogi, no to my po prostu jako chrześcijanie musimy mu pomóc, musimy mu dać pieniądze i to właśnie, bo też chciałbym, żeby to wybrzmiało. W tym fragmencie nie chodzi o pieniądze. Pieniądze są po prostu obrazem, które mają na celu coś przedstawić, ale tutaj nie chodzi o to, żebyśmy dawali pieniądze, żebyśmy działali tylko na tej płaszczyźnie finansowej, tylko działali na wielu, 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 wielu różnych płaszczyznach na rzecz Kościoła. Ale wracając do tego, czy mamy dawać te pieniądze wszystkim ubogim, czy nie mamy dawać? No właśnie. Powiem wam, że jak się nawracałem w zborze na Waliców i grałem tam w zespole uwielbienia, to mieliśmy próbę zawsze o 8.45 jakoś tak to było. Więc ja, żeby z Gocławia na waliców dojechać, no to musiałem troszeczkę wcześniej wyjechać i przejść przez cały dworzec centralny, żeby tam na tramwaj wsiąść i pojechać do zboru. Więc jak byłem tam o 8.20, powiedzmy, na dworcu centralnym w niedzielę rano, to ci, którzy byli na dworcu centralnym o 8.20 w niedzielę rano, to wiedzą o czym mówię. Bardzo mało było sytuacji, żeby ktoś mnie nie poprosił o pieniądze. Bardzo mało nie było takich sytuacji. Ja byłem nowonarodzony świeżo. Jak ja się miałem zachować? Miałem, miałem rozterkę moralną, tak? Czy mam dać, czy nie mam dać? No z jednej strony, no niby tak, no mamy się dzielić, tak jako chrześcijanie, no ale ja mam świadomość, że jak tak obdarowałbym tam jakiegoś pana, no to on raczej nie zainwestowałby tych pieniążków w nowe życie. W nową przyszłość, tylko raczej zainwestowałby te pieniążki w alkohol. Także no, miałem problem z tym. Miałem z tym problem, ale ten fragment, ten fragment, który tutaj omawiamy, o tym nie mówi. On mówi o czymś zupełnie innym. O czym? O tym, że mamy udzielać pomocy ubogim świętym. Ubogim świętym. A kim są ci święci w takim razie? Kto to jest święty? No, żyjemy w kontekście, takim polskim naszym tutaj, bo też żyjemy w jakimś kontekście wiadomo, no, i święty nam się kojarzy bardzo często z taką figurką, tak? z figurką, który przedstawia kogoś, kto idealnie moralnie żył, który tutaj, prawda, y, jest prawie bez skazy, jest wzorem do naśladowania, wzorem tak jakby moralnych cnót. Ale Słowo Boże mówi o coś zupełnie innego. Słowo Boże mówi, że święty to jest ten, który jest oddzielony od, czy jest oddzielony od grzechu, czyli konsekwencja grzechu go nie dotyczy, i jest też oddzielony dla Boga. Czy On już należy do Boga na ziemi, tak? Czy jest oddzielony od i oddzielony dla. Więc my wszyscy, którzy oddaliśmy życie Chrystusowi, jesteśmy świętymi. Bracia i siostry w zboże są świętymi. A więc ten fragment mówi o tym, że mamy pomagać ubogim świętym, czyli ubogim i tym, którzy są w potrzebie braciom i siostrom w Panu naszym Jezusie Chrystusie. A jak mamy to robić? Mamy z naszej obfitości, obfitości, czyli tego, co mamy pod kreską, wyrównywać. To, co oni mają pod kreską, czyli ich niedobór. Ich niedobór, na takiej zasadzie. I ten obraz z ciałem tutaj jest jeszcze bardziej dopasowany idealnie. Dlatego, bo jeżeli my jako Kościół, jako ciało Chrystusa, jako święci nie będziemy ze sobą współpracować, jeżeli my nie będziemy praktykować tej współpracy w jedności Kościoła, no to tak jak to ciało, umrzemy. Powiem Wam, że ostatnio mam tak, że jak śpię bardzo na, na, prawej, na, na, na prawej ręce, to ona za, zaczyna potem mi tak drętwieć, i jak rano wstaję, to nie umiem, nie umiem jej dźwignąć. Mieliście tak kiedyś? Wiecie, wie, o, wiecie o co chodzi? Tak, to jest, to jest bardzo nieprzyjemne uczucie. Potem to zaczynam robić, 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 a potem już się okazuje, że umiem podnieść dwie ręce. I co tutaj się wydarzyło? Ta ręka miała niedobór. No, bo leżałem na niej i tutaj, prawda, krew nie dopływała. Ale, ale, co się stało? Inne członki postanowiły ze swojej obfitości krwi oddać krew tej ręce i to sprawia, że ciało działa. Tak? To sprawia, że ciało działa. Tak więc Paweł mówi o tym, jesteśmy jednością jako Kościół, musimy to praktykować. Bo o tym, że jesteśmy jednością, to Paweł mówił przez cały list. A teraz mówi, musimy to praktykować. No bo jak nie będziemy tego praktykować, no to tak jakby te inne członki ciała nie przelały tej ręce krwi, no to najprawdopodobniej by mi odpadła. A nie odpadła. A więc jak mamy to praktykować? Jak możemy to praktykować? Jeden z komentatorów Słowa Bożego w niezwykły sposób wyznaczył pięć takich punktów, co Słowo Boże, co ten fragment mówi na temat tego, jak mamy praktykować naszą współpracę. Czyli to jest pięć zasad praktycznej współpracy. Praktycznej współpracy. I na początku czytamy takie słowa pierwszego dnia tygodnia. Pierwszego dnia tygodnia, jak otworzymy sobie werset drugi. No i pierwszego dnia tygodnia, no to nie ma wątpliwości, że to chodzi o niedzielę. Tak? Chodzi o niedzielę, to jest pierwszy dzień po szabacie, kiedy chrześcijanie się spotykali. I spotykali się w jakim celu? Żeby wspominać śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Czyli co wspominać? Czyli wspominać to, jak Chrystus ze swojej obfitości uzupełnił nasz niedobór. I właśnie w tym czasie Apostoł Paweł mówi, że my teraz i my z naszej obfitości, pamiętając o tym, co zrobił dla nas Chrystus, mamy pomagać i obdarowywać, uzupełniać niedobór naszych ubogich braci, czyli innych świętych, czy innych świętych. Ale te słowa właśnie pierwszego dnia tygodnia mówią nam też coś innego. Przedstawia nam to fakt, że mamy współpracować w sposób regularny. Czy współpracujemy w sposób regularny? Spotykamy się co niedzielę, spotykamy się co niedzielę. Spotykamy się o określonej godzinie, o 11.00 spotykamy się na nabożeństwo, spotykamy się. Zegar wybija, punkt 11.00, nabożeństwo się rozpoczyna, a więc mamy praktykować to, praktykować współpracę w sposób regularny. Regularny. Potem czytamy takie słowa. Niech każdy z Was, niech każdy z Was, czyli kto? Czyli wszyscy. Amen. Wszyscy. Nie trzy osoby. Nie cztery osoby, ale wszyscy. Jak nas tutaj może być, nie wiem, z 28 osób, to 28 osób. Wszyscy oznacza wszyscy. A dlaczego wszyscy? A dlaczego nie trzy osoby, a wszyscy? Dlatego, że jeżeli każdy z nas będzie coś wkładał do wspólnoty, to to będzie jego wspólnota. To on się będzie czuł jednością z tą wspólnotą. To to będzie jego dom, bo tam, gdzie skarb twój, tam, serce twoje. Więc musisz włożyć do wspólnoty, tak? Włożyć do wspólnoty i zaznaczam, to nie chodzi tutaj o pieniądze, to nie jest mowa o dziesięcinie, o pieniądzach i tak dalej. To jest mowa o czasie, o, może o służbie, może o jakiejś inicjatywie. Może ktoś po prostu potrzebuje uwagi i tego, żebyśmy my z naszego, naszej tutaj puli, obfitości, wyrównali jego niedobór rozmowy, jego niedobór wsparcia. To nie chodzi tutaj o pieniądze. Mamy to czynić powszechnie, mamy to czynić niech każdy z nas. wyobraźmy sobie teraz taką sytuację. Idziemy sobie po nabożeństwie na pizzę. No, ja bardzo lubię takie przykłady. Na pizzę idziemy w sześć osób. Siadamy sobie, prawda, przy jednym stole. O, fajnie, tak siedzimy, nie, taką dużą pizzę zamawiamy, bo takie małe to się tam nie opłaca, więc taką dużą. 12 kawałków, prawda, czyli po dwa na głowę, ale takie duże, więc to, więc to nie są takie jeden, tylko takie większe. No i nagle dowiadujemy się, że jeden brat postanowił sobie za tą pizzę zapłacić. No ja sobie kupił i to jest jego pizza. My tak siedzimy i tak no jemy, dobra jest, no dobra, no ale ale jest, jest tutaj, prawda, jakaś taka doza tej niezręczności, tak? Bo to nie jest moja pizza. No ja chcę ją zjeść, ale to nie jest moja pizza. No i tak się czujemy, wiecie o co mi chodzi, tak? Tak jakby rozumiemy ten przykład. Jest bardzo niezręcznie, nie czujemy się tutaj wspólnotą, nie czujemy się tutaj jednością przy tej pizzy. A jak jest inna sytuacja? Znowu idziemy tydzień później. Na pizzę sześć osób znowu duże, du, du, prawda, duża pizza, 12 kawałków, po dwa na głowę. I pani kelnerka otwiera płatnik i mówi: proszę bardzo, i każdy z nas bierze i wrzuca sobie coś do, te, do tego płatnika. I każdy z nas coś dał. Pani kelnerka zamyka płatnik, przelicza, mówi: Ok, okej, okay, wszystko jest w porządku. Wszystko się zgadza, smacznego. No i teraz, smakuje, o, jak smakuje. Dlaczego? Dlatego, że to jest nasza pizza. Dlatego, że to jest wtedy moja pizza, ja mogę ją jeść. Jesteśmy razem w jednej wspólnocie. Wszyscy w to włożyliśmy i wszyscy to praktykujemy. Dlatego apostoł Paweł mówi, żebyście się nie czuli w taki sposób, że to nie jest wasze, to niech każdy z Was, niech każdy z Was, to jest dla naszego dobra, niech każdy z Was odkłada u siebie i przechowuje. No i co to mówi nam? odkłada u siebie i przechowuje. Czy jak mamy działać? Wytrwale. Odkładał. No bo to nie jest łatwe coś odłożyć, tak? prawda zaoszczędzić, przechować. No nie jest to łatwa sprawa, tak? Ale mamy to czynić. Mamy to czynić. I tak samo w służbie, jeżeli z naszej obfitości staramy się czyjś niedostatek wyrównać. I chcemy na przykład obdarować brata tutaj uwagą, no to jeżeli raz podejdziemy, powiemy: dzień dobry, bracie, jak tam się brat czuje, czy wszystko jest dobrze, tak, wszystko jest dobrze, dobrze, I już więcej nigdy z tym bratem nie rozmawialiśmy, no to będzie służba czy to nie będzie służba? No nie będzie służba. Nie będzie służba, to będzie jakiś jednorazowy akt, nie wiadomo czego. Dlaczego? Dlatego, że Paweł pisał: odkładajcie u siebie i przechowujcie, działajcie wytrwale. Jeżeli decydujemy się na taki akt, to podchodźmy, może nie codziennie, może nie co tydzień, ale co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie, zainteresujmy się do brata. Co u niego słychać i wtedy mu będziemy w stanie praktycznie usłużyć, tak? Wtedy będziemy praktykować współpracę. Praktykować współpracę w jedności kościoła, bo inaczej nam to się nie uda. No i jak tak mówimy o tym wnoszeniu, mówimy o wkładaniu, mówimy o tym, że trzeba coś wnieść, trzeba coś od siebie dać, trzeba coś włożyć, trzeba coś zainwestować, no to rodzi się pytanie, ile? W takim razie ile? Jedną dziesiątą podatek świątyny ile? Ile? I słowo Boże odpowiada na to bardzo, bardzo sprytnie, ale zarazem dokładnie i precyzyjnie. Mówi z obfitości. Z obfitości. Proporcjonalnie. 2 Koryntian 8,11, czytamy takie słowa: w miarę środków, jakie posiadacie. Czyli ile? W miarę środków, jakie posiadacie. Dzieje Apostolski 11,29, czytamy: tak, jak kogo było stać. I to mówię, to, to nie chodzi cały czas o pieniądze. No, i w 1 Koryntian 16:2 co można, co może zaoszczędzić. Czyli ile z obfitości. Bo Bóg daje nam środki na chleb, i Bóg daje nam też środki na ziarno. A więc to, co mamy pod kreską, i to, co mamy nad kreską, i z tego, co mamy nad kreską, ze środków na ziarno, mamy działać. Jak praktycznie współpracować w jedności kościoła, tak jak nam przedstawiają te punkty. No, i potem czytamy: Nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. Czyli nie dopiero wtedy, kiedy Paweł przyjdzie, mamy to robić. Ma Kościół, zbór w Koryncie to robić. A dlaczego nie dopiero wtedy, kiedy Paweł przyjdzie? I tutaj mogą być dwa scenariusze. Pierwszy może być taki. Idzie sobie Koryntianin, prawda, idzie, idzie, i patrzy, mówi, o nie, Paweł idzie, będzie trzeba pieniądze dać, znowu będzie zbierał kolektę, znowu będzie trzeba tutaj, o nie, a taki słaby miesiąc, a ciężko było tym razem, no, no, no ale dobra, no trzeba dawać, no trzeba, no dobra, dodamy nie. Samy. No bo pierwszy scenariusz. Mogło tak być? Mogło tak być. Teraz drugi scenariusz może być. Idzie sobie znowu Koryntianin, patrzy, Paweł idzie. Dobra, teraz tak. Wszyscy na galowo, wszyscy na galowo. Ja idę po kopertę 200 zł damy w ofierze, ale nie damy 200 zł w papierku jednym. Nie, nie, nie. W 10 złotówkach damy. Dlaczego? Żeby koperta była grubsza, jak przyjdzie, żeby widział, o, to taka potężna ofiara, tak, że to jest taka wspaniała, tutaj wielko, wielkoduszna nasza ofiara, a więc tak. Na galowo wszyscy w rządku przychodzi aposto Paweł. Dzień dobry, apostole. Dzień dobry, witamy. Proszę bardzo tutaj bardzo ofiara, ofiarę składamy z naszego kościoła. Mogło tak być? Mogło tak być. Dlatego apostoł Paweł mówi bardzo wyraźnie, nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę z tych dwóch powodów, żebyście nie czuli presji, żebyście nie robili tego na pokaz. Nie? Więc tak nas, paweł apostoł, tutaj uczy odnośnie tego, jak mamy postępować. Także nie czujmy presji, nie róbmy tego na pokaz. A jak mamy to robić? Z serca. Darowiznę musimy składać z serca. Z dobrej chęci, nie z przymusu, swobodnie. Swobodnie. Drugi Koryntian 9.7 czytamy. Nie z żalem albo z przymusu z poczucia obowiązku. Nie z żalem. Albo z przymusu z poczucia obowiązku. Więc swobodnie. Regularnie, powszechnie, wytrwale, proporcjonalnie i swobodnie. Pięć punktów, które możemy realizować, żeby, prawda, tutaj praktykować współpracę w jedności Kościoła. No dobrze. Wersety trzeci i czwarty. A gdy przyjdę. Pośle z listami tych, których uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. Jeśli by uznano za wskazane, żebym i ja się tam udał, pójdą ze mną. A więc co tutaj widzimy? No tutaj widzimy, że Paweł w sposób ewidentny musiał jakoś im dać coś, jakiś list, tak? czyli potwierdzić ich wiarygodność. Jest to, jest to przejaw potwierdzenia wiarygodności. Oni potrzebowali, Inni ludzie potrzebowali, żeby wiedzieli, kim On jest w ogóle. Czyli przychodzi sobie taki członek zboru w Koryncie, prawda, do Jerozolimy, mówi, dzień dobry, mam list od apostoła Pawła, proszę bardzo, tutaj jest darowizna od zboru w Koryncie, proszę. I wtedy wszyscy wiedzą, o co chodzi. tak? Żeby On mógł służyć, to jest bardzo ważne, żeby On mógł usłużyć, żeby On mógł to dać, On potrzebował tego listu. On potrzebował tego listu polecającego. A teraz, czy my też potrzebujemy takiego listu polecającego w naszym życiu, w naszej służbie, żebyśmy mogli działać? drugi Koryntian 3 1 do 3. Czy znowu Przeczytam stąd. Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie, alboż to potrzebujemy jak niektórzy listów polecających od Was albo do Was? Wy jesteście listem naszym napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym. Sporządzonym przez nas, przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem. Nie atramentem jesteśmy napisani, ale, ale czym? Ale Duchem Boga Żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Amen? Zgadzamy się? Jesteśmy listem Chrystusowym. Listem Chrystusowym napisanym Duchem Boga Żywego na naszych sercach. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Więc mamy działać, więc mamy działać, więc jesteśmy posłani do tego, żeby działać. Jesteśmy posłani i powołani do tego, żebyśmy praktykowali współpracę w jedności Kościoła, tak jak nas Paweł tutaj naucza. A więc uzupełniajmy cudze niedostatki z naszej obfitości, tak jak rozmawialiśmy, z tego, co mamy pod kreską, z tego, co możemy, ile czasu mamy i w jaki sposób możemy. Zastanówmy się, z naszej obfitości. Uzupełniajmy cudze niedostatki. Niedostatki naszego brata, niedostatki naszej siostry, niedostatki naszego zboru. Jak tylko możemy? Współpracujmy na rzecz naszego Kościoła. W jaki sposób mamy współpracować? Regularnie, regularnie, systematycznie. Miejmy jakieś deadliney. Powszechnie. Wytrwale. Proporcjonalnie, czyli z obfitości. I swobodnie, bez przymusu. Bez przymusu. Działajmy, podejmujmy ten trud. Podejmujmy ten trud. Ci ludzie, którzy byli na Antarktydzie, którzy przy tym ognisku stali, oni podejmowali trud. Dlaczego oni podejmowali ten trud? Oni podejmowali ten trud z nadzieją tego, że zostanie im udzielony ratunek. Koryntianie, dlaczego podejmowali trud? Podejmowali trud, dlatego że żyli nadzieją zmartwychwstania. Więc i my, jeżeli żyjemy nadzieją Królestwa Bożego, jeżeli żyjemy wizją nieba, to podejmujmy ten trud. Podejmujmy ten trud. I współpracujmy, praktycznie współpracujmy w jedności Kościoła. Wszyscy razem. Więc jeżeli mamy na sercu jakieś projekty, nie wiem, chcielibyśmy się zaangażować w jakąś służbę, a może mamy pomysł, jaką nową służbę wprowadzić, a może chcielibyśmy wrócić do starej. A może czujemy cokolwiek w naszym sercu, co posyła nas do tego, żebyśmy działali na rzecz Królestwa Bożego, to czyńmy to. Zgłaszajmy to, mówmy o tym, praktykujmy współpracę w jedności Kościoła. Działajmy z tą świadomością na rzecz wspólnoty. Wyrównujmy z naszego nadmiaru niedobór naszego brata czy siostry. A cierpieliśmy też niedobór, pamiętacie? Cierpieliśmy niedobór. Cierpieliśmy niedobór Chrystusa. Cierpieliśmy niedobór jego miłości, cierpieliśmy niedobór szczęścia, a przede wszystkim cierpieliśmy niedobór zbawienia, bo żyliśmy w śmierci. Ale dzięki temu, że z jego szerokiej obfitości, z jego obfitości została nasz niedostatek wyrównany. My możemy żyć wiecznie. Mamy pewność życia wiecznego już na ziemi. To jest niesamowita obietnica. Słowo Boże mówi tak, albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. To zrobił dla nas Chrystus, bo my nie jesteśmy bogaci w dobre uczynki. Nie jesteśmy bogaci w dobre uczynki. Nie jesteśmy w stanie się do Królestwa Bożego jakoś wślizgnąć tylnymi drzwiami. Nie możemy tego zrobić. A jeżeli szczerze i prawdziwie oddaliśmy życie Chrystusowi... To mamy pewność tego, że mamy życie wieczne już teraz tutaj na ziemi. Amen? I to też nie chodzi o to, żebyśmy po prostu stanęli i stwierdzili, okej, okay, w takim razie wierzę w to, że jest tam ktoś. Nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żebyśmy powiedzieli, no dobrze, no wychowałem się w Polsce, tak, w kraju katolickim. No wierzę, że jest ktoś taki, jak Jezus Chrystus. No mądre rzeczy mówił tak, prawdziwe, no, tak się wychowałem. Okej, okay, no wierzę, tak. Wierzę, no, no prawdę, no mówił prawdę, mówił prawdę, tak. To nie o to chodzi. Nie taką wiarą zbawieni będziemy, ale taką wiarą, że faktycznie oddajemy życie Chrystusowi, że to jest oddanie tego życia, oddanie w pełni to całego siebie, to co posiadamy, to co mamy, w całości oddajemy się Chrystusowi. I dzięki temu mamy pewność tego, pewność tego, że już teraz tutaj na Ziemi, Wieczne. Panie Boże, tak bardzo Ja Ci dziękuję za to, że dzięki Twojemu działaniu, dzięki temu, co Ty zrobiłeś dla nas na Krzyżu, ze swojej obfitości, Panie, ze swojej obfitości wyrównałeś nasz niedostatek. Że dzięki temu, co Ty zrobiłeś na Krzyżu, Panie, my mamy nasz niedostatek wyrównany. Wyrównany, Panie, w Tobie. Tak bardzo Ci dziękuję. Proszę, panie, w Duchu Świętym poruszaj nasze serca. Poruszaj nasze serca i rozgrzewaj nasze serca, żebyśmy byli gotowi, żebyśmy byli chętni do służby tobie, panie, w Twoim świętym kościele i dla naszej wspólnoty. Żeby nasze serca były rozgrzane, żeby nasze serca były gotowe do służby. Dla Ciebie, panie, dla Twojego Królestwa chcemy to czynić. I tak o to się modlę w imieniu Jezus. Amen.